Jo, człowieki, z tej strony Bury i witam w pierwszym i ostatnim odcinku póki co z gry Wiedźmin 3. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego nie wrzucam innych rzeczy niż Counter-Strike Global Offensive i dlaczego jeszcze nic nie zainstalowałem. No, jak widzicie, zaprząta mi grę ze głowę cały czas pewna gra, ona się nazywa Wiedźmin 3. Kuźwa, niesamowita gierka, wiecie co? Nagrywam ją teraz i mam 60 FPS-ów wciąż. No ale czemu nagrywam? Ponieważ znalazłem takie miejsce, nie mogłem się oprzeć, żeby wam nie pokazać. Eksploruję teraz mapę, mam tu 16 poziom, głównie teraz zajmuję się exploringiem tych terenów. Tutaj był taki questowe zadanie, pradawny dąb i tutaj zauważyłem, że tutaj jest sporo rzeczy, to znaczy zakończenie, tutaj nie ma nic. Więc stwierdziłem, że na pewno będzie sporo do exploringu i się nie mylę. Znalazłem już sporo fajnych potworów, trochę lootu. No co, tak wyglądam, ciężki pancerz nilugarski, taki znalazłem, ale to chodzi o to, że patrzcie, jest to jakaś wielka wieża i olbrzym, jeszcze z olbrzymem nie walczyłem, nie wiem czy mam szansę z takim czymś, ale zobaczymy. Cyklop, okej. Chodź bestia. O kurna. Będzie śmiesznie. Rozwijam trochę walki i... Jaki to jest czar? Znak. Może Quen? Quen chyba. Dokładnie. Cyklop jest słabszy od Ziemiaka Ziemi, widzę. Znaczy słabszy. Mniej wytrzymały i wolniejszy. Matce śmieciu. Okej, zdążyłem rzucić czar, znaczy znak. Ech. Ty bestia, uderz. Fajnie jest rozwinięty Quen w tej grze, bo ciosy przeciwników regenerują nam zdrowie. Jak widzicie, przyjemna rzecz. Kurna, 60 FPS-ów non stop. Jedyne jak spadki FPS-ów takie spore to mam w Nowigradzie. Teraz w ogóle wszedł patch 1.07, który poprawił wydajność. Ogólnie w grze, ale zepsuł wydajność w Nowigradzie. Dlatego postanowiłem wyjść z tamtego miasta póki co i zająć się exploringiem. Dobra, cyklop nie żyje. Zobaczymy, coś się wypadło. Myślałem, że mu tagen jakiś większy czerwony. Jakby takie dość adekwatne. Dobra, zobaczymy, czy znajdziemy w takim ostatnim bastionie. Tak, znaczy, czy on zaginiony bastion. Co tutaj mamy? Zoria, lepszy artyk, stalowe płyty, wezmę gwychyr, gwychyr, jakoś tak to się czyta. Zobaczmy, co to za mieczek. Stalowy, świetnie. Mam słabe, straszne gówno jako stalowe. Dobra, bardzo fajny. Naprawmy go od razu. Jak tam teraz jego stan? Jeszcze można go tarać? Nie, jest maksymalnie. Tak, jest naprawiony. Dobra. Jakie kamienie da się wsadzić? Wytrącenie z równowagi, 3% natrącenie z równowagi. Tutaj mamy zamrożenie. O, to może być śmieszne. Dajmy się dwa razy na zamrożenie. Jeden może na obrażenia, mam chyba to jest na obrażenia. Nie, to na krwawienie. Przebicie pancerza mogło być zabawne. A tutaj co mamy? Zatrucie. Przebicie pancerza weźmy. Zobaczmy, jak wyglądają te runki. No, mieczek wygląda potężnie, dobra. To fajnie. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, właśnie. To na pewno nie wszystko. O kurna! Aha, śmiesznie. Tak by ktoś szukał na swoich save'ach mistrzowskiego setu niedźwiedzia, to możecie go znaleźć tutaj właśnie, w tym miejscu. Zniszczony bastion się to nazywa. O kurna, mistrzowski set to jest maksymalne ulepszenie już tego ekwipunku ze szkoły niedźwiedzia. Nie jesteś, co ty gadasz. 100 lat to niedużo. Bo Geralt ma właśnie, słuchajcie, około 100 lat. To jest śmieszne. Dobra. Może od razu nie będę kończył po tej jednej walce. A trochę się pobawmy w Wiedźmina. Tylko trochę, to nie będzie jakaś seria póki co, bo nie chcę... Nie chcę robić serii z gry, którą po prostu sam chcę strasznie grać oddzielnie. Zamiast jedzmy sobie tutaj pieczoną wołowinę. Czy tam wieprzowinę. Nie no, ta gra jest ładna. Gramy w ogóle tutaj, żeby was nie skłamać, na wysokich.
Czyli tutaj macie wysokie graficzne wymagania. Wszystko jest tutaj. Po prostu tam na górę kliknąłem wysoki, włączyłem Hairworks, bo ten Hairworks nie dość, że nie jest jakiś specjalny, to mi się nawet nie podobają włosy Geralta. Wtedy takie się bardziej szare robią. Postprocesy też mamy na wysokie. No. No i gra chodzi, jak widzicie, 60 FPS. Nie widzicie, w 60 FPS, jak mi. No teraz 56 było. Jak już mówiłem, w Nowigradzie gorzej, bo było w Nowigradzie też około 40, znaczy 50 FPS-ów około, teraz jest 40, a czasami 30. Patch 1.07 niestety zepsuł optymalizację w Nowigradzie, ale poprawił optymalizację w każdej innej lokacji. Dobra, gdzie tu jeszcze można pójść? Jesteśmy tutaj, idziemy bardziej tutaj, w tą stronę na razie kierujmy. Czyli tam, dobra. Jak najdalej w odległe rejonki mapy. Znaczy wydaje mi się, że Geralt mógł powiedzieć, że stare są takie podróże, bo tam nie można dalej iść. Chociaż nie, byłoby napisane, bo czasami jak nie możecie dalej iść, to jest taki napis, idziesz tam, gdzie zimują diabły? Nie, poczekajcie. Coś takiego, nie pamiętam jak to wyglądało, jak to było dokładnie wstępne na start gry. Czyli chyba dalej nie mogę iść, bo tak samo Geralt właśnie mówił. A, widzicie, od razu mnie tutaj będzie cofało. Tak, niestety, to jest koniec mapy, a szkoda. No kurde, gro. Dobra, to przejdźmy się tutaj. Okej, to w takim razie idziemy w tamtą stronę. Szkoda, kurna, że to są krańce mapy w ogóle. Jakaś roślinka weźmy. Staram się zbierać wszystkie roślinki, bo mi brakuje cały czas do... Nie zajechałeś, tylko zaszedłeś. W ogóle nie używam tej płotki, nie, jakoś tak nie umiem się zwyczaić do jeżdżenia na koniu. Zawsze fajnie się eksploruje, jednak chodząc na, że tak powiem, na własnych nogach, ale to nie są moje własne nogi, tylko nogi Geralta. Ktoś lepiej się orientował, o co chodzi w tej grze, gdzie się można zrobić właśnie wiedźmiński ekwipunek? Czy ja muszę wykonać quest na mistrzowskiego kowala, czy on jest tylko do tych mistrzowskich elementów wiedźmińskich setów, a... Te pierwsze wiedźmińskie sety, znaczy te pierwsze wiedźmińskie... Zaraz wam powiem, o co chodzi, tylko wygram walkę z Wyverną. Chodź tu, bestie. No come on. No może o mnie zapomniałaś. Nie chcesz przyjść do mnie, a przyjdę do ciebie. Okej. Okay. Werny są słabo akurat. Chociaż one też w jedynce były i w jedynce też nie były jakieś wybitnie silne. Pamiętam, że w jedynce na trudnym po prostu jak grałem, to przed walką z wivernami zawsze podchodziłem do miejsca mocy, ona zwiększała natężenie znaków i za każdym razem ardem je ogłuszałem i zdejmowałem na strzała i tak wyglądały walki z wivernami. Bo tak bez niczego to potrafiły trochę uprzykrzyć życie w jedynce. W jedynce w ogóle tam były takie czasami rzeczy, że nie wiadomo skąd nagle przeciwnicy was zabijali, nie? Niby walka idzie dobrze, no ale nagle coś się dzieje dziwnego. Taka, no dziwny w ogóle system walki w jedynce, mi się nie podobał on niestety. I fabuła też, jeśli chodzi o tego Alvina, bo wszystko inne oprócz tego Alvina to Salamander, to fajny bajer był, nie? Te wykradnięcie tych wiedźmińskich, tych... Gdyby na tej się skończyło, byłoby super, ale tego... Jakuba de Aldersberga, czy jak on tam się nazywał, i tego Alvina, to już tak trochę z dupy, moim zdaniem, rzucili do tej gry. On mnie strasznie popsuł. Raz widziałem Leszego w tej grze i nie wygrałem tej walki, bo tam jest bezsilny. Chętnie go spotkał znowu, tylko nie pamiętam, gdzie go widziałem. A Lesz to dopiero bestia fajnie wyglądająca. Okej. Właśnie dlatego tak filmów nie przybywa na tym YouTubie, nie? Bo... No bo są ważniejsze sprawy, musicie mnie zrozumieć, Liska. Zapłat, jakbyście mieli Wiedźmina, też byście nic... O, tam może być coś ciekawego, też byście nie oglądali YouTube'ów na przykład. Okej. Okay. No może być jakaś podoba bestia. I jak wejdziemy tutaj, rozwalimy to, co jest w środku, słuchajcie, i kończymy. Nie wczuwajcie się. Geralt, proszę, przestań. Save game'a? Gniazdo. Co tu będzie w środku? Po prostu gniazdo góry, no dobra. Okej, w ogóle jak możecie zauważyć, włączyłem sobie większość rzeczy w interfejsie, tak żeby był klimacik, nie?
co to wszystko? Ty, nie ma na sobie mundu ani butów. To raczej nie był nilfgaardzki żołnierz. Może ktoś z pobliskiej wioski? Aha. A to ciekawe. Aktywujemy się jakiś quest, słuchajcie. Dobra, po zapachu idziemy. Tylko zapachu czego? Normalnie zawsze Geralt mówił, co dokładnie wąchamy. Ściągnął tędy coś ciężkiego. Ciała. Nie wiem, co questy znalazłem, fajnie. To jest fajna w tym, coś ciężkiego. W tej części Wiedźmina. Ciała. No i dobra. Wyverna kolejna. Co chodzi, ale ich tutaj nastrało. A, tylko że to jest Wiverna Boss tym razem. Jak Wiverna Boss ma być silniejsza, jak widzicie. A nie, jakieś gówno. Wykonałem questa na potwora, z nich zawsze. Jak wykonujecie zlecenie, słuchajcie, na bestie. O, to zawsze można było coś dropnąć ciekawego. Jakąś broń specjalną na przykład. No dobra, tego questa już oddam we własnym zakresie. To był tylko taki krótki filmik pokazowy ludziska. No i co? Życzę wam jego dnia i do usłyszenia. El do Presidento. Peace out.